Moim gościem jest pani Alina Hussein, specjalista w dziedzinie przeciwdziałania korupcji, autorka analiz na temat zagrożenia korupcją w świetle kontroli przeprowadzonych przez Najwyższą Izbę. Wróciła pani właśnie z bardzo ciekawego spotkania, które miało miejsce w Paryżu, spotkania sieci OECD. Tak, ta konferencja sieci OECD poświęcona była uczciwości w sektorze publicznym. Uczciwości w sektorze publicznym, a więc, jak rozumiem, między innymi właśnie zwalczaniu korupcji. Tak, dlaczego? Dlatego, że jeżeli staramy się propagować, promować uczciwość, to jednocześnie staramy się zapobiegać nieuczciwości. Czyli zachowaniom nieuczciwym, korupcyjnym urzędników, funkcjonariuszy publicznych. A co się teraz mówi na świecie o korupcji? My w Polsce zmagamy się z tym problemem od lat. Od lat różne instytucje walczą z korupcją, korupcja jest piętnowana. Czy również na świecie cały czas istnieje taka atmosfera właśnie napiętnowania korupcji? Czy może pojawiają się głosy, a to zjawisko nie jest takie złe? To bardzo różnie w różnych kręgach oczywiście. Jeśli chodzi o takie ogólne nastroje na najwyższym szczeblu, to trzeba wspomnieć chyba o tym szczycie grupy G20 w listopadzie ubiegłego roku, kiedy powiązano kwestię korupcji z problemem kryzysu gospodarczego. I dostrzeżono powiązania pomiędzy jednym i drugim zjawiskiem. To jest widoczne aż nazbyt, że Europa Południowa, zwłaszcza Grecja, mają w sondażach Transparency International i w innych badaniach Banku Światowego i tak dalej bardzo niskie notowania w porównaniu z północą Europy. I być może rzeczywiście to nie jest przypadek, że kryzys bardziej dotyka właśnie tych krajów południa. Prezesi najwyższych organów kontroli, z którymi mamy tutaj od czasu do czasu okazję porozmawiać, podkreślają właśnie, że przed kryzysem może uchronić takie twarde trzymanie się danych, niefałszowanie danych statystycznych. No i druga sprawa, mówią o korupcji, walka z korupcją. Jedno i drugie jest powiązane, ponieważ podejście takie wirtualne do księgowości, do przedstawiania danych wyników finansowych, to jest już postępowanie nierzetelne, nieetyczne i związane poniekąd z takim szeroko pojmowanym zjawiskiem korupcji na najwyższych szczeblach władzy. Trzeba przyznać, że na świecie coraz szersze jest to zrozumienie, takie głębsze tego zjawiska, że to już nie chodzi tylko o to, że gdzieś w ciemnej ulicy następuje wymiana jakiejś grubej koperty, tylko że jest to bardzo złożone, skomplikowane zjawisko przestępcze, które powoduje bardzo wręcz niepoliczalne straty ekonomiczne. Co się mówiło o przeciwdziałaniu korupcji tam na spotkaniu OECD? Czy jest jakiś rozpoznany, uznany sposób na walkę z korupcją? Prezes albańskiego najwyższego organu kontroli, który niedawno gościł w NIK, opowiadał o tym, że jego wizją na walkę z korupcją jest takie zjednoczenie społeczne, zjednoczenie instytucji rządowych, pozarządowych, wciągnięcie obywateli do tej walki z korupcją. Prezes najwyższego organu kontroli Gruzji z kolei mówił o tym, że oni musieli po prostu dokonać czystki wśród urzędników. Zwolniono większość policjantów, zwolniono dużą część urzędników. Dopiero to przyniosło jakieś efekty. Czy jest jakiś sposób, który jest powszechnie uznany i uważa się, że jest on skuteczny, sposób na walkę z korupcją? Najogólniej mówiąc, wszystkie instytucje, organizacje międzynarodowe stoją na stanowisku, że najlepszym jest podejście systemowe, które angażuje wszystkie kluczowe instytucje, organy państwa. Oczywiście można zwolnić tego czy innego urzędnika, tego czy innego policjanta, który nas zawiedzie, ale to jest tylko, powiedzmy sobie, działanie doraźne, dlatego że w jego miejsce, jeżeli system się nie zmieni, jeżeli nie zmienią się warunki instytucjonalne, przyjdzie następny, który w tych warunkach będzie działał tak samo.